Okej, okay. Tam z Kilsu jest, baterie są w garażu. I ten, te krótkie kawałki w pizdu wyrzucić do zielonego. A tu na górę ułożyć te fory. I tam jest deska też. Alright. Ten konkret nie ruszaj, to ja kontener przywiozę, to ten konkret i tile zjebniemy w kontener i będzie czysto. Później on zaczął tu Rickę malować, a nie skończył. Jeszcze to jest oil base, nie? Tu jest paint thinner, tam gdzieś jest rozmieszać. To jutro zabiorę. I ten stół, byle jaką tam farba co jest, i go przemalować. Nawet tu jest taka siwa, ten water base, nie? Siwa jest ok. Tu masz cały galon, a to jest wodna, nie? Nie. To wymalować, bo się rozejdzie, jak ten nie będzie pomalowany. Te klempy włożyć tu, wszystkie do tej baksy. Tu masz baterię do, a narzędzia są w ten orange box tam przy screen door. Później przyjadę, to pomożesz mi założyć tutaj te switche na ten table. Router table. Tym głupotę, ale jest masa, nie? No zobacz, kurwa, tutaj jaka pajęczyna wisi, nie? Co będzie prysnąć, jakiś squeegee przywiozę, wyczyścimy. No tak samo, prysnąć na okno i squeegee przejechać. Takie głupoty, no ale muszę coś zrobić. Tu kupiłem mechanizm. Nie wiem jeszcze jak działa. O, działa. To jest jeden mechanizm. Tu jest drugi mechanizm na drill. Tam narzędzia są w tej toolboxie. I ten. To jest dobre. Boraxo, nie? Wyjebać do tam do showeru i trochę przejechać tym kurwa chujostym. A później spłukać i chuj. Tutaj ten screen, ten plastik wytrzeć. Wytrzyj te drzwi też. Tu jakiś bando trzeba jebnąć, nie? I wymalujemy te drzwi. Tu ten drzewo, ten metal obklei się i wymalujemy to z framugą. Uciekaj więc. Tu jak będziesz bando dawał, to tu są dziurki. No patrz kurwa, pierogi kurwa to poprawił. Chujowo, ale poprawił. Dobra. I to wymalowane jest, to jest ok, ta kuchnia. Tylko wytrzeć, i ten przepokój też, tylko wytrzeć po tym psach. Później to wszystko ci pokażę, nie? Później. Tu jakiś siwy kupię, ten stain, i machniemy stain. Tu widzisz, ten w rogu nigdy nie było skończone. To ten caulking w tubie masz, ten grout poprawić. No i tutaj jakoś tam wyskrobać ten syf z tego i tu właśnie to, mówię, tą podłogę. Te boraxo wyjebać i przejechać tym drylem i chuj, spłukać i okej. Tu na dole tam molding jest missing, nie? Tam szczurek mi zaglądał do dołu, także przybić molding. The base, kick base taki mały jest, fajniejsze. No to wszystko. Teraz jak ja przyjadę, ten Q-Lon kupię, to zmienimy ten Q-Lon, resztyping. Ten sufit muszę naprawić i poprawić, ten zapeciować i touch up. Tu syf jak skurwysyn. Wyjeba, jak wsiadę w lunch, to wyjebiemy ten TV. Wyczyścisz tam z tyłu, ja później podłączę to z powrotem. I tu też trochę. Może te dwie półki wyjebać, tam chuja warte, w baksę wsadzę coś i wytrzeć to. I ten kurwa fen odkurzymy. No i podłogę trzeba wytrzeć, o takie głupoty. Ja ci to pomogę z tym, nie? To przyjadę. A tam może zacząć outside'a.
Jak przyjadę, to razem. O, zobacz. Tam jest tam na półce taka. Są dwa różne rodzaje, ten jest ciemniejszy, a tam jest te wajno. Wyciąć takie coś, bo pies się kurwa zawziął. I będzie multi-tool i trzeba będzie dokładnie wytrzeć square i po prostu jebnąć na jakiś adhesyw i chuj, PL. To tu listewka kurwa była, oczywiście nie wiem, czy nie zgubiona, czy w środku. Te kurwa okno, zobacz. Nigdy ten styker nie był zerwany. Zerwaj styker i przemyśl na zewnątrz. Masz styker. Skylights. Chcesz jeszcze więcej? Tu jakoś zobacz, jaki kurz na tym. Sprysnąć czymś kurwa. Także mówiłem, że tydzień to zabraknie. No zacznij to z rana, nie? A ja przyjadę i tam u mnie w pokoju pomożesz mi i ściągniemy ten TV i zadziałamy. No to zacznij tu na zewnątrz. Bądź o 7, nie? Bo ja muszę wypierdalać. A później ten. Będziemy dalej działać. No, na razie.